Witaj, że masz kisy, strona Trao, w kolejnym odcinku z Hardon 4 na lokacji Kaiser Redux jako konstytucyjna republika Ameryki. W ostatnim odcinku, zaczęliśmy wojnę, trochę socjaliści nas popchnęli do przodu, ale nie musimy się martwić, że tak bardzo. Chcemy wreszcie się przebić tutaj, żeby udało nam się przejąć ten region, ale może to trochę zająć. Okej. Henry Ford, o mój Boże, Henry Ford będzie chciał przejść. Wiesz co, nie. Nie chcemy Henry'ego Forda. No, widać, że już mamy na tyle dywizji, że poradzimy sobie z tym. Na razie sobie jak najwięcej tych takich dwójek robię, ale może trochę nam zająć. Tutaj te dywizje różnie sobie radzą. Chcemy w głównej mierze wreszcie przebić ten, tutaj ten region, ale nie wygląda to, żeby szło w naszym kierunku. Zmniejszmy sobie trochę ten front. Tutaj nie muszą stać w głównej mierze. I czekamy sobie. O, fabryki może lepiej. Najpierw. Tutaj oczywiście nasza specjalna armia, nie widzę, żeby aż tak bardzo specjalnie się zajmowała tym terenem, ale no nie mamy tutaj samolotu, więc będzie trudno. No nasza specjalna armia, no, nie ma ich, nie daliśmy im. Też ich zbyt dużo nie produkujemy, więc trudno, żeby to było. Okej, mamy już kolejne dywizje na kolejną armię. Tutaj też kogoś do obrony i też sobie zapewne damy go o tutaj, żeby bronił. Wydaje mi się, że te żółte to jest dobry znak dla nas. No ale sobie jeszcze poczekamy chwilę. Na razie sobie weźmy jakieś bonusy do jakichkolwiek rzeczy. W sumie jesteśmy dosyć daleko, więc raczej nie będzie problemu. Tutaj jak widzę zielone w wszystkich miejscach, to mi się podoba. A jeszcze to już nasze zielone dopchania, więc jest to zawsze znakomicie. Tutaj od czasu do czasu mają wojny swoje i przez co tak słabo im trochę idzie później. Okej, nie mamy jeszcze przeciwko tym. Ci to mają małą organizację, ale i tak. Kończy się na tym, że zbytnio nie możemy nic porobić. Dobra, co tutaj mamy? Może lepiej nie. Army Logistic? Chyba nie. Na razie sobie Breakthrough dodamy. Tutaj już dosyć długo walczą. Ale nasi przeciwnicy to ciągle mają wystarczająco dużo sprzętu. Oraz chyba udaje nam się przepchnąć ich do tyłu. Więc jesteśmy na dobrej pozycji. Tej część dywizji pcha. No to wy jesteście tą armią, dobra. Niech ten gościu wróci i wam pomoże. Dobra, tu jesteście tą. Dobra. Wygląda na to, że socjaliści zbytnio poszli do przodu i teraz tracą. Wygląda na to, że... Uuu, jeszcze mamy Waszyngton. Okej. Atakujcie dalej. Dobra, wydaje mi się, że to jest koniec socjalistów i ogólnie oni jeszcze od tyłu się pojawiają. No to jest trochę wkurzające, ale tak naprawdę to mało tutaj im pomaga. Cztery dywizje. No, przeciwko federalnym? Możemy zrobić. Federalni są jednak jednymi z tych trudniejszych. Bo mają dosyć dużo boostów takich specjalnych. Okej. Okay. Tej część dywizji widzę, że flota po prostu z ich została wyjęta.
No, pacyficzne stany też nie wyglądają najlepiej, że tak powiem. Wyglądają groźnie. Okej, cztery dywizje, damy do tego. Tego też możemy zmienić sobie na bardziej agresywnego. Charles Lindbergh, to jakiś brat? Nie, to jest ten sam gościu, tylko jest... O Jezu, ile on będzie w mundurach? Jest lotnikiem, jest generałem? O Jezu. Dobra, wygląda na to, że socjaliści byli zbyt bardzo taki napompowani, dlatego tak teraz przegrywają z Kretesem. Coś tutaj mamy. Możemy sobie bonusik do Mountaineersów wziąć. I wygląda na to, że nasza specjalna armia przepycha się i w miarę sobie radzi. Ok, jak tam mamy 100% war supporta, no to nie ma problemu. No, socjaliści chyba po prostu padają. New England, okej, no to nic ważnego. No to tak naprawdę polega to na tym, że co, Kanada jeszcze nas zaatakuje w sumie? Tak, Kanada nas jeszcze zaatakuje, no to trzeba będzie po prostu Kanadę pokonać i tyle. Wy jeszcze się bijecie z Kanadą? Czy jak to wygląda? Kanada się bije z nami. Aha. Super. Jesteśmy jedyni, którzy się biją z Kanadą. Jej. Dobra. Zapłaćmy im. Nie wiem nawet komu, ale nie będę się zbytnio pytać. Okej, wygląda na to, że jesteśmy na dobrej pozycji. O, zapomniałem punkty wydawać. O, ile musiałem stracić punktów? Okej, na razie sobie dajmy to wszystko. Army Speed. Tak sobie wydajmy tutaj. Trochę doktrynek. I teraz kolejne. Dobra, wygląda na to, że sobie w miarę radzimy. Nasza armia, która miała w głównej mierze zająć Waszyngton, w ogóle się tym kierunkiem zbytnio już nie zajmuje w głównej mierze. A ci są w miarę mocni. Tak. Okej. To nie wygląda ciekawie. Ponieważ mamy tych. O Jezu, ciebie nie chcemy. Mamy tych za swoją granicą. Okej, cztery dywizje. No ale w sumie my będziemy w boju trochę okrzepani. Więc nie widzę na razie problemu. Jak to wygląda z mamy? Mamy w miarę duży, dobra. Nie jest tak źle. Przebijamy się, znowu jesteśmy w tym samym miejscu co prawie na samym początku. Tutaj większość naszych. Dobra, ty jesteś słabym dowódcą, więc trzeba ciebie zamienić, ale ty masz amfibiców i ważny jesteś. Dobra, nabij tam trochę rzeczy, a później sobie zmienimy ciebie na gościa od Mielińców. Wygląda na to, że ci nas strasznie kochają. To jest nasza specjalna armia. Ci... Nie wiem, co się ci... Co jest po waszej stronie, że tak dobrze wam idzie? Dobra. Ma silo, zdesantują się. Co się dzieje? O, Masilo, co się dzieje na tym świecie? Dobra, wasza armia. Was jest mało realnie. Macie się tym zająć. Dlaczego się teraz na nas desantują? O mój Boże. Tutaj budujcie te fabryki. Potrzebujemy militarnych fabryk. Dobra, wy macie jakiś dobry... No, nie, nie jesteście dobrym dywizją. O. Jej. Pies się uruchomił. Jest mechaniczny.
Jezu, ale głośno jest. Zamknąłem to okno. Dobra, przejmij ten teren. A my... kolejnych dywizję. No, wydaje mi się, że przez to, że... cały świat jest przeciwko nam, to może być trochę trudno. Ale wydaje mi się, że na razie dobrze nam idzie. Nawet na taką złą sytuację. Wy... wydajcie mega agresywny, bo potrzebujemy, żebyście tutaj nam... część dywizji nam zajęli. To jest, są dobre dywizje? Nie, nie są aż tak dobre. Dobra, akceptuj, akceptuj. Czego nie posiadamy? Nie posiadamy ekwipunku. O, ale nam się odbudowuje, więc... nie jest coś źle. No, Stany Zjednoczone wróciły. Jedna z naszych... jedna z naszych jednak rzeczy, które nie chcieliśmy, żeby wróciło. Teraz jeszcze ci z Ameryki są. Są nawet na dobrej pozycji, więc nie jesteśmy w dobrej sytuacji. Tak, tak jak mówiłem ostatnio, że o, ale jesteśmy, że to szybko pójdzie. No teraz jak nas atakuje w Kanada, to może aż tak szybko nie pójść. Ale w głównej mierze chciałbym, żeby wreszcie ta armia specjalna, którą... jesteście armią dosłownie specjalną, wy jesteście tą, która specjalnie została wyprodukowana tutaj. To wy w ogóle nic nie robicie. Dosłownie. Na razie nasi specjalne dywizje prawie nic nie zrobiły. No to już normalne milicje tutaj. Już im się udaje do Chicago pójść. No i jeszcze się zdesantowali tu. O, macie los. Dobra, infantry expert. Shut up table. Co to jest? To jest tragedia, a nie rozgrywka. Dlaczego tylko mnie atakują? Dosłownie tylko mnie! No dawajcie mega agresywnie. Musimy się ich pozbyć z Florydy. Ci Amerykanie to w ogóle... wydaje mi się, że oni mają jakieś wsparcie, bo... skąd oni mogą mieć taką wielką armię? No nie, to co to ma być? Przepraszam bardzo, ale skąd ta kolejna dywizja? Okropne francuskie desanty. Dobra. Chcecie wejść do tego portu i go zdobyć. Radajmy przeciwko syndykalistom może. Przynajmniej to będzie. No i teraz co? I teraz odbijają się od dna. To jest tragedia, nie rozgrywka. Przynajmniej część tych dywizji, która tutaj była, to nie może tutaj nas zaatakować, bo nie jest z nami w wojnie. Okej, coś tutaj jest jeszcze. Kolejne fabryki niech budują. Tutaj nie potrzebujemy tego mało manpowera, tak? Mało manpowera na pewno. Dlaczego nasze fabryki się zresetowały? Nie cierpię tego. A przynajmniej już nasze, możemy produkować lepsze dywizje. Możemy dosłownie zrobić coś takiego. Dawajcie to. Dawajcie tych. Czy jeszcze mamy jakieś dywizje? Nie. I zamieniamy was na te dywizje. Okej. No i teraz możemy dosłownie zmieniać nasze normalne template'ki na to. Więc... więc tak. Okej.
jak to wygląda reszta? To trochę słabo. Okej, dziękujemy za coś. A w międzyczasie możemy coś porobić takiego, na przykład z armią związanego. Tutaj mamy te... No to widziałem tego gościa. Myślę, że pójdziemy z Patonem. Że jego plan najbardziej mi odpowiada. Coś tutaj mamy takiego fajnego? Może dywizje specjalne. Tutaj możemy pójść w kolejną rzecz. Jest tak źle, że aż nam każą, żeby pójść w to. Dobra, na razie nic więcej. Dobra, jak to wygląda? Źle. Ponieważ niby możemy budować więcej dywizji. Ale kiedyś nam się skończy manpower. A nasi przeciwnicy aż tak bardzo chętni nie są do przegrania. Jak się wydaje. No jak to wygląda z karabinami? No teraz mamy braki, bo zmieniłem. A tutaj, nasza piękna dywizja. Dobra, idźcie tutaj. Pełnijcie luki. Tak, się zgódźmy. Stracimy jeszcze więcej konwojów. Nieco tego może pójść. No, straciliśmy nieco produkcji. Ale za pewien czas powinno nam wrócić. A jak to wygląda tutaj? No ci to w miarę się trzymają. To może się przydać do produkcji. Na kolejne dywizje. Wyślemy was do tych. Nawet dostałeś coś. Okej. Widzę, że już możemy się przyzwyczaić do tego, że jednak aż tak źle nie jest. Dobra, jakaś... Ty jesteś taką armią. To jest armia pomocnicza, więc możemy tobie dać... Tak, ty możesz się zamienić w lepsze dywizje. Na razie sobie opanuj się i nie atakuj. No federaliści to naprawdę nie wiem skąd oni biorą te wszystkie rzeczy. No wy zamieńcie się sobie na to. Tutaj widać, że się nam udało przełamać ich i okrążyć w miarę dużo dywizji. O, helikoptery, nice. Okej, federalistów zaatakujemy ewidentnie. Tutaj ci nas strasznie pchają do przodu, a ci to w ogóle nie chcą paść. I są to tacy, że takie, że o, no niby chcemy paść, ale nie. Dlatego, że co? Bo nie. Okej, coś tutaj mamy. Badanie. Coś... Niezbyt... Ale tych możemy dać. Dobra. Tak, ich stolica jest dosłownie za rogiem, a my nadal nie możemy jej zdobyć. Okej, złapaliśmy jakiegoś francuskiego szpiega. Nie jest to, że tak powiem, najważniejsze w życiu, ale przynajmniej czymś można się cieszyć. Czy... Nie, oczywiście, że chciałem powiedzieć, czy oni
przypadkiem nie mogą popchnąć socjalistów, ale wygląda na to, że nie, że to my musimy. Dobra. O, zapomniałem o tym. Ej, nasza niezwyciężona armia. Zaatakujcie tu. A jak wygląda tutaj zapas? Wygląda znakomicie. Macie w sumie rozkaz, więc co ja wam daję? Możecie atakować. Dobra, wygląda na to, że jest lepiej niż gorzej. I nasze dywizje wreszcie docierają. Są doświadczone dywizje w boju, a te to są wyposażone dywizje w boju. I taka jest główna różnica. Okej. Dobra, jakieś bonusiki. Zawsze chętnie. Dobra, wojna domowa nam daje bardzo dużo plusów. Arkansas zostaje i mamy problemy z manpowerem. Okej, super. I to jeszcze w momencie, kiedy zużyłem swoje zapasy political power. Jej. Co tutaj masz? Nie masz nic ważnego. Was wyślemy tutaj. Was na razie odsuniemy. Potrzebujemy manpowera. I co tutaj mamy? A, możemy się zgodzić. No. Nie wyglądamy aż tak marnie jak ci. Ale ci się trzymają jakimś cudem. Więc można powiedzieć, że przynajmniej swoją część pracy wykonują. Okej, dajcie nam coś. Nasi losy jeszcze się tutaj przypychają. Dobra, bo mamy tą super fajną armię, która... O, gdzie się wy desantujecie? Wy uciekajcie w ogóle. Dobra, dosłyszałem desant. Tylko zobaczę, jak... Chciałem powiedzieć, jak tylko zobaczę jakąkolwiek dywizję... To ja już tam wysyłam tą armię. I właśnie je zobaczyłem. Okej, syndykaliści... No nie, nie wierzę. Dwa desanty na raz. Ze wszystkiego, co można zrobić. Dwa desanty. Przejmijcie ten port i tyle było z tego desantu. Naprawdę nie wierzę, jak federaliści to mogli zrobić, że byliśmy już w Waszyngtonie, a oni nas wypchnęli. Dobra, przynajmniej widzę, że tutaj się z socjalistami już nie patyczkujemy, ale socjaliści się nie patyczkują z innymi. Coś stany pacyficzne bardzo, ale to bardzo ucierpiały. Dobra, zajmijmy się tym. A jak to wygląda? No, wygląda to ładnie. Jeszcze trzeba pamiętać o tym, że następnym przystankiem będzie Kanada! Jej! Nasza wspaniała Kanada. Wszyscy uwielbiamy Kanadę. Co to jest? A, to. Nigdy nie pamiętam. To jest taki w sumie głupi. Głupie mio. Dobra. Łatwa rekrutacja. Jej. Dobra, ale tego na razie nie wydajemy, bo potrzebujemy na manpower. Service bus by requirement. To powinno nam nieco pomóc. Dlaczego się coś takiego dzieje?
Ja tylko się nie patrzyłem przez chwilę. Przez chwilę się nie patrzyłem, a wy... A wy pozwolili się na coś takiego. Dobra, coś tutaj przejmowało ich z powrotem, nawet nie wiem, jaka siła wyższa. Ale musimy odzyskać naszą stolicę. Okej. Dobra, tak. Unia pada. Tutaj też padają rzeczy. Weźmy tutaj, niech trochę się rozszerzy front. Tutaj, Stany Zjednoczone zaatakują Nową Anglię, a Nowa Anglia jest mega słaba. Więc... Tak. Więc to tak jest. Ale przyjmijcie ten port, bo tutaj się rozleźli, tak. Nie cierpię, kiedy dosłownie nie mogę tego okrążyć. Znaczy się w sumie mogę. Czegoś nie okrążam tego. No, już. Nowa Anglia padła. To nie nasza wina. Ale Stany Zjednoczone dosłownie idą w Kanadę, co jest dla nas plusem. No nie powiem, dla nas znakomity czas. Tylko socjaliści się tak trochę rozszerzyli. Jest druga wojna, wow. Ale się to przedłużyło. Okej. Więcej dywizji tutaj możemy wysłać, chociaż tak, wysyłamy z jednej części Ameryki na drugą część. O fajnie, Nowa Anglia ma stolicę w mieście, dlatego że to jest ostatnie miasto, które posiadają. A nam się udało wreszcie kontratakować. Nasze dywizje górskie wreszcie mają jakiś sens. Udaje nam się zdobywać Chicago. 8 dywizji Ohio, okej. Okay. To zabrzmiało jak taki typowy brain rot obecny. O, 8 dywizji z Ohio, z Kibidi. Okej, co tutaj mamy jeszcze? Logistyka. Jakaś doktrynka może pójść? Tak, może pójść. Jest to. Jeszcze tutaj, Rangersi. Port Acclimation, Snow... Nie, bardziej do gór. Ale i tak to są Rangersi, a to nie są te normalne dywizje. Okej. Okay. Robię fabryk militarnych, zawsze się przyda. Okay. Teraz to już dziesiątki idą. O, jakieś ulepszenie do karabinu, zawsze chętnie. Tutaj trochę by się przydało pozmieniać. Okej. Okay. Wygląda na to, że w miarę sobie radzimy. Kanada ma własne problemy. I to nie nasza wina. To wina Stanów Zjednoczonych. Które są prawdziwe. Możecie sobie wybrać. Czołgi. Czołgi. Dobra. Wysyłamy tutaj. Tutaj jedną dywizję możemy i mamy kolejną tutaj armię. O, ten gościu, który był od obrony, teraz jest dosłownie od ataku. Dobra, wiecie co? Zrobimy tutaj podmarszałka. Podmarszałka, ale może tylko część frontu. I w głównej mierze ma polegać na tym, że mamy odzyskać Stany Zjednoczone. Okej, okay, wysyłamy tutaj wszystkie. Czy jakiś rozkaz gdzieś? O, tak. Okej, okay, mega agresywnie.
po tym jak się wam udało, to w sumie możemy was wysłać, żebyście tutaj się zajęli z ruchem na Kanadę. Tak, Lindelberga wyślemy na Kanadę. A tak to będę już kończył. No, dosyć dziki, nie powiem. Dziko był ten odcinek. Od wielkich desantów po skończenie na tym, że jesteśmy znowu. To nie jest tak źle, jak to było z Nową Anglią, jak grałem. Bo z Nową Anglią to było coś takie, że nie miałem dywizji, a oni mieli potężną armię. A tutaj ja mam potężną armię, więc nie ma jakiegoś dużego problemu. Dobra, zobaczymy, co będzie w kolejnych odcinkach. Z nami Trahol w tej serii. No to... Tak, to jest seria z konstytucyjnej Republiki Amerykańskiej. To nie tak, że po prostu zapomniałem, jak się nazywa. No to cześć!